Dzień dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmiku i dziś, tak jak obiecałam, zapraszam Was na top 5 tanich, ale świetnych i skutecznych pomadek ochronnych. Jeśli jeszcze nie widzieliście ostatniego filmu na moim kanale, czyli pierwszego filmu z serii o zimowej pielęgnacji, to zapraszam Was bardzo serdecznie, on Wam się teraz tutaj na górze gdzieś tutaj wyświetli. Tam opowiadam Wam o tym, jak dbać o usta, co robić, żeby były w pięknej kondycji, w dobrej kondycji, żeby wyglądały pięknie. A tak jak wspomniałam na początku, we wstępie do dzisiejszego filmu, za chwilę polecę Wam świetne, tanie pomadki. Takie, które dostaniecie praktycznie wszędzie, są na kieszeń każdego, mają fajne opakowania, fajne składy, a najważniejsze to jest ich działanie. Pierwsza pomadka, o której chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jest to marka Vianek. I będzie to pomadka ochronna w takiej pomarańczowej wersji. Vianek ma oczywiście dostępne również inne pomadki, ale mi osobiście ta najbardziej przypadła do gustu. Dlaczego? Zwróćcie na początek uwagę na skład. I zaczynamy tutaj od oleju sojowego, który jest bazą w tym produkcie. Mamy również olej rokitnikowy, olej żożoba, olej z pestek moreli, wosk pszczeli, masło shea, masło kakao, lanolinę, wosk karnauba i związki zapachowe. I mogłabym powiedzieć, że jest to produkt praktycznie w 100% naturalny, prawie, ale znajdują się w nim związki zapachowe. I te związki zapachowe dają nam taki aromat odrobinę, bym powiedziała, mango, bardzo przyjemny, chociaż jest to też taka mieszanka z odrobiną aromatu oleju rokitnikowego. Jeśli kiedyś mieliście okazję powąchać, jak pachnie olej rokitnikowy, na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ta pomadka ma bardzo fajną konsystencję. Jest miękka, ale się nie lepi. Do tego fajnie natłuszcza usta, zostawia taką delikatną na nich warstwę, która oczywiście będzie nasze usta chronić i regenerować. Jak widzicie, w składzie mamy również lanolinę, więc nie będzie to pomadka odpowiednia dla osób, które są weganami lub też wegetarianami, bo lanolina jest substancją pochodzenia od zwierzęcego. Ale to nie zmienia faktu, że ta pomadka fantastycznie sprawdzi się właśnie w okresie zimowym, szczególnie w okresie zimowym, ze względu na olej żożoba, masełko, olej sojowy, olej rokitnikowy i właśnie lanolinę. Pomadka od marki Vianek jest dostępna już w cenie około 8 zł i za tyle możecie ją znaleźć już w sprzedaży internetowej. Oczywiście stacjonarnie będzie ona nieco droższa, ale spokojnie zmieścicie się w cenie do 10 zł. No to teraz lecimy z kolejną propozycją i będzie to marka Sylveco. W ofercie marki Sylveco znajdziecie również wiele fajnych, ciekawych pomadek, ale ta, czyli rokitnikowa, odżywcza pomadka jest zdecydowanie moim zdaniem najlepsza ze wszystkich, bo wydaje mi się, że również najlepiej nawilża. Poza tym jej skład jest w 100% naturalny. Zobaczcie, co tutaj takiego ciekawego znajdziemy. Mamy bazowy olej sojowy, mamy wosk pszczeli, mamy lanolinę, mamy masło shea, olej żożoba, olej rokitnikowy, masło kakaowe, betulinę, wosk karnauba, olej z wiesiołka oraz olej cynamonowy. I właśnie ten olej cynamonowy, który znajdziemy pod koniec składu, będzie dawał pomadce taki delikatny cynamonowy zapach. Bardzo przyjemny. Mi ten zapach kojarzy się ze świętami, więc to też jest taka pomadka, która fajnie sprawdza się w tym okresie zimowym. Natomiast jak widzicie po składzie, również mamy tutaj wiele substancji odżywczych, regenerujących, wzmacniających, emolientowych, czyli takie, które będą tworzyły na naszych ustach delikatną powłoczkę, chroniącą usta przed działaniem czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Ta pomadka fantastycznie sprawdzi się w okresie zimowym właśnie ze względu na to, że będzie dawała na ustach taki efekt lekko tłusty, ale bardzo nawilżający. Jeśli macie usta popękane, takie spierzchnięte, suche, macie te suche skórki, to będzie zdecydowanie produkt dla Was. Poza tym w składzie mamy również inną fajną substancję, która działa również na, uwaga, opryszczkę. Jeśli macie z tym problem,
i pojawia się u Was na ustach też opryszczka, zwłaszcza w tym okresie zimowym, kiedy spada nam odporność, no to taką pomadkę warto również gdzieś tam w swojej kosmetyczce czy w torebce mieć. Poza tym to też jest taka pomadka, którą dostaniecie w cenie do około 10 zł, więc jest ona naprawdę tania na kieszeń każdego i warta polecenia. Teraz polecę Wam coś, co nie do końca jest pomadką, ale spokojnie możecie ją ten produkt w ten sposób stosować. I mam tutaj na myśli markę Ziaja, kosmetyczną lanolinę, czyli w 100% lanolinę, 100% naturalny produkt. Tak jak już wspomniałam wcześniej, lanolina jest substancją odzwierzęcą, więc na pewno nie będzie to kosmetyk dla wegetarian czy wegan, ale lanolina, jeśli nie wiecie, jest to wydzielina z gruczołów łojowych owiec i ona naprawdę daje bardzo fajny efekt na skórze, zwłaszcza na skórze, bo po pierwsze działa okluzyjnie, czyli chroni skórę, powiedzmy, że rozmawiamy sobie tutaj o ustach, chroni nasze usta przed działaniem czynników zewnętrznych i wewnętrznych, czyli zewnętrznych takich jak właśnie temperatura, mróz, wiatr, czy na przykład oblizywanie, czy na przykład różnego rodzaju zanieczyszczenia z powietrza, ale lanolina, czyli właśnie przez to działanie okluzyjne, będzie działała też od wewnątrz, czyli chroniła nasze usta przed nadmierną utratą wody. A co za tym idzie? Usta będą nawilżone. Ten produkt od marki Ziaja jest też takim kosmetykiem, który ma wiele zastosowań, czyli nie tylko możemy nakładać go na nasze usta, ale w miejscach, gdzie skóra jest bardzo przesuszona. Wiem też od wielu osób, że bardzo fajnie sprawdza się, kiedy karmicie piersią wasze dzieci i też tutaj właśnie na okolicy sutka. Lanolina będzie zabezpieczała skórę, tak jak powiedziałam wcześniej, będzie ją chroniła, ale też będzie dawała bardzo dobry efekt nawilżenia. I jest to kolejny tani produkt, bo dostaniecie właśnie tę lanolinę 100% od Ziai już w cenie około 10 zł, więc też spokojnie każdy z Was może sobie na taki produkt pozwolić. Pomadka, a dokładnie balsam, który odkryłam jakiś czas temu, jest to marka Equilibra. No właśnie, wygląda on trochę jak pomadka, w nazwie ma balsam, a co takiego ma w składzie? Moi drodzy, znajdziemy tutaj przede wszystkim masło shea, które jest bazą tego produktu, ale mamy również emolienty, wosk pszczeli, olej rycynowy, olej roślinny, olej żożoba, witaminę E, olej sojowy, wyciąg z marchwi, beta-karoten i związki zapachowe. I to jest naprawdę bardzo ciekawy, bardzo fajny balsam, który z jednej strony będzie chronił nasze usta przed działaniem czynników zewnętrznych, chronił nasze usta przed ucieczką, nadmierną ucieczką wody właśnie z naskórka, ze skóry tutaj wokół ust i na ustach, ale też będzie tą skórę bardzo fajnie odżywiać i natłuszczać. Konsystencja tego balsamu jest przyjemna, jak również zapach. I to też jest taki kosmetyk, który dostaniecie w cenie do około 10 zł na kieszeń każdego. Chociaż ja słyszałam różne opinie na temat tego balsamu Equilibra, nie u każdego się on sprawdza. Mam też wrażenie, że w przypadku niektórych problemów skórnych związanych z okolicą ust jest odrobinę za delikatny, ale jeśli właśnie szukacie czegoś takiego, nie macie jakiegoś dużego problemu z wysychaniem, z nadmierną suchością ust i szukacie preparatu, który będzie dobrze te usta nawilżał, z drugiej strony chronił i sprawdzi się w takiej codziennej pielęgnacji ust, w codziennym użytku, to myślę, że tutaj spokojnie możecie się pochylić nad tym balsamem. Moi drodzy, i na zakończenie dzisiejszego filmu zdecydowanie najtańsza pomadka, ale uwaga, ona też ma w składzie pewne kontrowersyjne substancje, zaraz zobaczycie, i nie jest to produkt dla każdego, czyli dla przede wszystkim tych osób, które szukają preparatów z pielęgnacji naturalnej, dlatego że w składzie tej pomadki znajdziemy różnego rodzaju substancje, ale między innymi również filtr chemiczny
I dobrze usłyszeliście, jest to pomadka ochronna, która w składzie zawiera SPF 20, czyli będzie też mieć filtr ochronny. To, o czym Wam wspominałam w moim poprzednim filmie, że warto mieć gdzieś w pielęgnacji właśnie taką pomadkę ochronną z filtrem, bo to też jest bardzo ważna sprawa. Jeszcze będziemy do tego wracać. Natomiast jest to marka Flossleg i to jest pomadka z tej zimowej kolekcji. Ona nawet w nazwie ma gdzieś tam Winter Care. Bardzo, słuchajcie, dobra pomadka i możecie ją kupić już w cenie do około 6 zł. No dobrze, zatrzymamy się na chwilę przy składzie tej pomadki. I tutaj, uwaga, znajdziemy takie substancje jak emolienty, mamy olej rycynowy i właśnie, mamy parafinę, mamy woski mikrokrystaliczne, mamy lanolinę, masło shea, mamy wazelinę, witaminę E, C, A, filtr chemiczny, wosk karnauba i syntetyczne zapachy. Ta pomadka rzeczywiście ma taki bardzo przyjemny, delikatny zapach, też bardzo fajną konsystencję. Ona absolutnie na ustach się nie lepi, natomiast daje taką fajną powłoczkę ochronną. I to, co jest ważne, to właśnie ten filtr. To jest taka pomadka, którą mogłabym Wam polecić, jeśli na przykład wybieracie się na narty. No ale niestety w tym roku wiadomo jak to jest, wiadomo jak to będzie, nie wiadomo jak to będzie z tymi wyjazdami i z całą resztą. Natomiast mimo wszystko, nawet jeżeli nie wybieracie się na narty, nigdzie nie wyjeżdżacie, to taką pomadkę z filtrem ochronnym warto w swojej pielęgnacji mieć. Nawet jeśli wychodzicie na zwykły spacer z dzieckiem, z psem, jeśli przebywacie na zewnątrz, gdzieś tam się przemieszczacie, to jest naprawdę bardzo dobra pomadka, mimo tego, że tak jak wspomniałam, mamy w składzie wazelinę, mamy w składzie parafinę, mamy chemiczny filtr, ale warto się nad nią pochylić, jeśli jesteście osobami, które no, nie zwracają aż tak uwagi na ten trend pielęgnacji naturalnej, a szukacie mimo wszystko skutecznego produktu, który będzie chronił Wasze usta, to tutaj warto się zastanowić nad tą pomadką, warto sobie przemyśleć, czy na przykład gdzieś jej tam nie posiadać w swojej pielęgnacji. Oczywiście ja nie mówię, że musicie stosować ją codziennie, ale właśnie w takich awaryjnych sytuacjach, jak gdzieś wychodzicie, przemieszczacie się, warto o niej pomyśleć. Moi drodzy, to jest właśnie moje top 5, jeśli chodzi o tanie, dobre i skuteczne pomadki ochronne. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze typy, która z pomadek, taka, którą stosujecie najczęściej, najlepiej się u Was sprawdza. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, ale zaznaczam, żeby to była tania pomadka. O, bo jest dużo fajnych, droższych pomadek dostępnych na rynku. Tak się zastanawiam, czy też Wam o nich opowiedzieć. Dajcie znać w komentarzach. Na pewno napiszcie właśnie takie tanie pomadki, dobre, skuteczne, do których wracacie od lat. A tymczasem ja już się z Wami żegnam, dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że linki do tych produktów znajdziecie oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejną publikację, trzymajcie się ciepło, buziaki, pa!